dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na 37. sesji Rady Dzielnicy 18 Rokocznej Florencji, zwołanej jako sesja nadzwyczajna na czwartek, 10. rocznica 2013 roku, godzina 18 w siedzibie Rady Dzielnicy Osiedle Centrum Bedrock 6. Jak Państwo otrzymaliście w zawiadomieniu, przedmiotem obrad będą projekty zarządu sprawiedzanym priorytetowej dzielnicy 18 rok 2013, druk nr 1. Sprawiedzanym dzielnicy 18 na rok 2014, druk nr 2. W sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do zbędnej kondycji finansowej oraz wyjątkowego planu inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w latach 2013-2014, druk nr 3. I drugi punkt. Dyskusja nad projektem nowego statutu dzielnic. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu zatwierdzenia porządku obrad dzisiejszej sesji. Nie wpłynęły żadne inne propozycje odnośnie zmiany ani projektów uchwał, które są wnoszone. Ja chciałbym, proszę Państwa, od razu zgłosić, że będzie w zakresie druku nr 1, który za chwilę będziemy procedować na przyjęcie do porządku obrad w całości, autopoprawka zarządu i bardzo bym prosił, żebyście sobie Państwo odnotowali przed naszym głosowaniem. Wniosek 74. I wniosek 76 i patrzymy, proszę Państwa, na wniosek nr 76. Gimnazjum nr 48, modernizacja drzwi, wymiana drzwi stalowych na ciepłe, aluminiowe. Będzie kwota 7000 zł, a nie 9. A w paragrafie 3 na dofinansowanie modernizacji sali tańca Artzona zostanie dodana ta kwota 2000 zł, czyli będzie kwota 11350 zł na modernizację. Wniosek nr 76. Gimnazjum nr 48. Modernizacja drzwi, wymiana drzwi stalowych na ciepłe, aluminiowe. Kwota 7000 zł będzie po autopoprawce. I wniosek nr 73, ośrodek kultury im. Cypriana Kamila Norwida, dofinansowanie modernizacji sali tańca Artzona, kwota 11350 zł. Proszę Państwa, jeżeli Państwo wprowadzili sobie tą autopoprawkę, przechodzimy do zatwierdzenia porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad.